Jak dodać do wideo nagranie głosowe? Czyli wideo mamy ściągnięte z jakiegoś banku zdjęć z Pixabay lub tworzymy swoje wideo w Canwie i dodajemy podcast, dodajemy swoje nagranie głosowe w najprostszy sposób. No to zaczynamy. No to spróbujemy sobie zrobić najtańszym kosztem, najprościej jak tylko można taki podcast. Zaczynamy od smartfona. Tutaj mam smartfon na Androidzie. Jest aplikacja do zgrywania właśnie dźwięku. No i będzie to przykładowo Super Sound. No ta aplikacja jest akurat z reklamami, więc one są trochę uciążliwe. I tutaj mamy w tej aplikacji sporo opcji, jeżeli chodzi o dźwięk. Można ten dźwięk przycinać. My użyjemy sobie na początek nagranie, czyli włączamy sobie tutaj nagrywanie. No i teraz ten plik jest stworzony, jeżeli chodzi o dźwięk w Wave'ie. Tutaj w prawy górny róg jeszcze mamy jakieś opcje, jak sobie to ten dźwięk zapisać. Z tego co widzę, mamy tutaj też możliwość jeszcze MP3. No i co? Nagrywamy sobie, wchodzimy sobie do szafy, nagrywamy sobie w jakimś takim miejscu, żeby ten dźwięk nam nie uciekał, czyli przykładowo właśnie w szafie zapisujemy sobie ten wave. Ja tutaj mam już te pliki zapisane. Tutaj są te moje nagrywania, te pliki wave'y. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to będzie do tego naszego podcastu, który sobie wgramy na YouTube'a. No to będzie stworzenie w Canwie takiego wideo i zapisanie w takiej długości, jakiej byśmy chcieli ten podcast. Jeżeli na przykład będziemy rozmawiać 30 minut, no to w tym momencie to wideo musiałby mieć 30 minut. Możemy oczywiście taki film sobie ściągnąć, albo możemy go skopiować w jakiejś aplikacji do wideo. No i ja mam tutaj właśnie, mam aplikację też na smartfonie Canva. No i tutaj możemy sobie wybrać właśnie jakieś wideo. Akurat tutaj już mam jakieś wideo. Jeżeli, no w Canwie też są oczywiście darmowe wideo, które później można sobie wielokrotnie skopiować. No i tutaj mam to wideo, które sobie zapisałam. Tak jak widzisz, tutaj jest moje wideo, ono trwa 5 minutek, ono jest po prostu przeze mnie skopiowane. Tu możesz tak naprawdę to wideo sobie możesz jeszcze rozciągnąć. Robisz to, no na smartfonie jest tutaj na pewno troszeczkę utrudnione. Robisz to przez dodanie po prostu kolejnej strony, bądź chwycenie tego wideo i przeciąganie na tej zasadzie. I wtedy na telefonie w prawym górnym rogu pobieramy sobie to wideo MP4. No, będzie się chwilę generowało. Pobieranie wideo z Canwy, powiem Ci, że to dość długo trwa. Właśnie przetestowałam i faktycznie tutaj ten film, taki 5-minutowy, dość długo się pobierał. Możesz skorzystać z Pixabay, tutaj mamy gotowe filmy wideo, możesz sobie sprawdzić, bo może tak być, że niektóre wideo, niektórzy autorzy chcą, żeby po prostu, żeby zawrzeć informacje o ich stronie. Także pobierzemy sobie tutaj też plik z Pixabay i pokażę Ci, jak rozciągnąć go w aplikacji do edycji wideo. Czyli wchodzimy sobie w aplikację, którą już polecałam. I to jest aplikacja, której ja używam. To jest aplikacja UCut Video Editor. Ja mam tutaj wersję płatną. Dodajemy sobie nowy projekt. No i tutaj są jakieś moje nagrania.
I teraz biorę sobie to wideo, które miałam. Tutaj będzie widać, że to wideo mogę sobie dodać po prostu wiele razy. Czyli dajemy jeszcze plusik. No i dodajemy sobie je kilka razy. I tutaj, w tym momencie, teraz będę dodawała muzykę. Czyli dajemy plusik. A muzyką będzie mój podcast. Czyli jeszcze cofniemy sobie, bo teraz dodawaliśmy wideo. Teraz klikamy na muzyka. No i tutaj jest moja muzyka. No i tutaj oczywiście mogę po prostu poszukać swoją muzykę. Czyli wejdziemy sobie w folder, gdzie mam zapisaną tą muzykę. Programu, żeby zobaczyć, jak nazywa się plik, bądź po prostu ten plik sobie gdzieś przesunąć. Więc zaznaczam sobie te moje nagrania, no i kopiuję je. No i teraz kopiuję sobie do miejsca, gdzie będzie mi łatwo je znaleźć. Weźmiemy sobie do folderu Recordings. I teraz z powrotem wracam do programu UCut. No i szukam tego Recordings. No i tutaj mam te moje nagrania. No i weźmiemy sobie tego Wave'a. Teraz mamy różnicę w tego, jak to słychać, jak... No jestem w szafie. I robimy wykorzystaj. No i tak jak widzisz, to nagranie tutaj się dodało. Tutaj mamy nasz wideo. Jak no puścimy to? Jestem w szafie. Także powinno być po prostu inaczej słychać. Zaraz spróbujemy to zgrać. No i tak jak widzisz, tutaj to nagranie jest poniżej. Tutaj jest wideo. Wideo można kopiować ile chcesz razy. Klikamy na nie, dajemy tutaj na końcu, bodajże jest kopiuj. Kopiuj, kopiuj, kopiuj. W prawym dolnym rogu widać, ile ten plik ma. Więc jeżeli twój wave, twoje nagranie ma 30 minut, no to możesz to swoje, zaznaczając teraz, ono jest teraz w tej pomarańczowej ramce, po prostu zaznaczasz i kopiujesz tyle razy, ile chcesz, ile ten twój wave, ile to twoje nagranie ma. No i także tutaj jest twoje nagranie. Jeżeli masz je pocięte w kawałkach, no to tak samo dodajesz znowu, przy czym zawsze dodajesz je z poziomu muzyka. No i tutaj otwarty. No i tutaj mamy tego drugiego wave'a i on też wskoczy zaraz po tym drugim wave'ie. I no jak już masz zapisaną ten plik wideo z tym, możesz sobie posprawdzać, jak to, czy ci to gra, puszczasz sobie, sprawdzasz. Także powinno być po prostu inaczej słychać. Sprawdzasz, czy to jest ok. Jak chcesz, możesz coś wyciąć, dodać. Możesz też dodać tutaj w tym teksty. Coś tam mogą się jakieś, nie wiem, cytaty pojawiać. Możesz tutaj jeszcze coś pokombinować. Dźwięk tutaj już nie ucieka, ta przestrzeń. Także bardzo fajny program. Możesz też zanimować sobie tutaj, no generalnie z tym tekstem możesz tutaj jeszcze sporo rzeczy robić. I to jest wersja pełna tego programu. No i dajemy zapisz. Jeżeli Ci się podobało, to subskrybuj mój kanał, włącz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Dziękuję Ci za każdą subskrypcję i do zobaczenia.